Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DeromanekSto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Marvel's Guardians of the Galaxy. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy na tą planetę, gdzie znajduje się pałac Lady Hellbender. No i mamy dla niej sprzedać Rocketa, żeby dostać kasę, żeby spłacić Nova Corp. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy ona pójdzie na to, że Rocket to jest złowieszcza bestia. Znaczy, biorąc pod uwagę zachowanie Rocketa, to nie jest takie dalekie od prawdy. Także zobaczymy, jeśli chodzi tutaj o jakieś w ogóle rzeczy, ja chyba żadnych takich, no tak, tutaj nie zrobię sobie tych upgrade'ów, chyba też nie ulepszę sobie w żaden sposób postaci, bo punktów umiejętności żadnych chyba nie mam. Także dobra, po prostu kontynuujmy, nie wiem czemu nie chciało mi cofnąć, ale dobra, no lecimy dalej przed siebie, za Gamorą, która poszła przodem nieco. That don't sound like no jelly thing. They say that Lady Hellbender's call echoes throughout the planet. Careful! Looks like something big moved through here. Yay! No dobra, to idziemy badać. Coś tu słychać z tej strony. Bardzo mocno. Ale dobra, okej, okay, tu mam jakieś zasoby. Claws the size of Drax! Let me know! I thought we already had our monster. What's she tracking this thing for? For sport. Nothing wrong with a little sport. A girl has to keep busy. You are looking for trouble, assassin. No dobra, oni tam sobie coś tam gadają, my się możemy nieco po okolicy przespacerować, pozbierać parę pierdół, które tutaj mamy. Ale tutaj nic więcej nie ma. Huh? You never learned to track? Tathians do not chase our prey. Lure them and await the perfect moment to strike. That can take a while. Patience is a virtue of the hunter. Okej, okay, dobra, no tak póki co to przeszedłem tą lokację w miarę dookoła i nic nie znalazłem. W ogóle mam wrażenie, że trochę gra laguje. Weźmy może trochę jeszcze do swojego ustawienia graficzne. Tylko co tu zmniejszymy sobie? Zaraz, gdzie jest DLSS? Czy to DLSS jest zrobione na... O, czemu DLSS jest wyłączony? Halo? Okej, okay, dobra, to zdecydowanie równowaga. Jeśli jeszcze chodzi o grafikę, to sobie to z powrotem włączę, zobaczymy, czy to coś w ogóle zmieni. Ale na pewno DLSS poproszę, jakby, come on. Czemu DLSS się wyłączył? Nie mam tego pojęcia. Ale dobra, no chodźmy jakoś tędy. Tędy chyba jeszcze nie poszedłem, to wydaje mi się, że możemy... Wow, przejść! Okej, okay, czyli nie mogę tego zniszczyć. Chyba. Myślałem, że to mogę zniszczyć, ale dobra. To w ogóle jest chyba inne miejsce. Okej. Okay. Co ciekawe, nawet postaci skomentowały, że ten, że strzelam. Trochę bez powodu. Ej, kuźwa, mać masakra, którędy idziemy? Tam Gamora gdzieś stoi w miejscu, w ogóle się nie rusza. Mysterious! Found something, Quill! Yeah, some kind of cave. Maybe it's got hidden treasure. Or hidden bodies. No dobra, to chodźmy do tej jaskini. To jest nasze póki co najlepsze miejsce, w którym mnie nie było. Please don't let there be a space baron here. And hello, mystery goo. Okej, dosyć dużo tutaj jakiegoś czerwonego gluta, co nie wygląda zbytnio zachęcająco. Monster eggs. Yay. Okay, so note to self. If it looks like a monster cave and smells like a monster cave, you're on a monster planet. Dobra, zróbmy sobie... Oj, przejście tutaj. Fuck, trochę zjebałem. W ogóle czekajcie, bo ja mogę zrobić tak, ale to nadal mi nie robi przejścia. Dobra, za chwilę. Jeszcze się rozejrzyjmy, tylko czy czegoś tutaj nie ma przypadkiem. O właśnie, bo bym pominął. No mam tutaj zdecydowanie jakieś leże, są jakieś jajka, nie wiadomo co. Tam w ogóle coś chyba jeszcze widziałem. Mam wrażenie, tylko nie wiem jak tam się dostać. O, tutaj pewnie zakładam jakoś wrócimy, kiedy zbadamy tą lokację do końca. Także dobra, chwilowo przed siebie. No i tutaj na pewno mamy przejście, tylko muszę je dobrze rozwalić. Generalnie. Okej, okay, teraz nice, dobra. Tu trzeba po prostu to idealne przeładowanie, o! Okej, okay, dobra, trochę sam walczyć muszę, niestety. Co jest? O kuźwa mać, coś mi się popsuło z monitorem, nic nie widzę. Pomocy! Przez chwilę miałem czarny ekran, także nie wiem co robiłem kompletnie. Bo nie wyglądało jakoś dziwnie. Nie wiem kto do nas powiedział coś, ale au. Musimy te coś w galarecie rozdupić. O!
Ciekawe, jakieś slow-mo włączyłem, nie wiem jakim... A, dobra, bo chyba kupiłem sobie, że jeżeli zrobi idealny unik, o właśnie, to się robi slow-mo, co jest w ogóle zajebistą opcją. Generalnie. Dobra, okej. Gdzie to jest to? Kurde, o dobra, właśnie o to chodziło, żeby zrobić jeszcze idealny unik, bo idealny unik powoduje, że ja mogę je łatwo zabić. O! Ej, mam wrażenie, że mi się kuźwa Guardianci zbagowali, bo nawet chyba mogę ich użyć. Chwilę, tylko jak to się używało? Opuść tryb fotograficzny, tak? Chcę opuść tryb fotograficzny. A nie, sorry, dobra, nie ma tutaj naszych towarzyszy. To źle powiedziałem, myślałem, że oni tutaj gdzieś są, ale no gra nie pokazuje mi ich jako dostępnych. Także no, zaraz zginę jeszcze. Chociaż to jest bardzo prosty boss, bardzo prosta walka, boss, tam nie jest boss. Come on, umieraj rzesz. Umrzyj. O, dobra, okej, okay, udało mi się zrobić idealny unik i to chyba tyle? Nie, jeszcze. No czemu to jeszcze nie zginęło? Halo? No nie, halo! Ale zjebałem, Boże, toż to już praktycznie przecież nie żyło. Come on! Stay still! Tak jak Peter powiedział, zaraz zginę. Nie idzie mi walka w tej grze kompletnie. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, zaraz zginę. Come on! Umrzyj! No nie! Jakie to jest głupie! Come on! O, zginąłem. Wow, ale lamie. Wybaczcie za to. No mam nadzieję, że gdzieś tu był checkpoint i będę mógł tą walkę powtórzyć szybko, tylko tym razem z trochę lepszym rezultatem. Kurde, no masakra. Te idealne uniki są dobre. Dobrze, że je mam, bo na slow-mo mogę wpakować bardzo dużo ataków przeciwnika, ale no nadal nie robi mi to, kiedy tak lamie. O, serio, tutaj jesteśmy. Co ciekawe, mogę w ogóle z Gamorą pogadać. Let me guess, some kind of monster thing. Good guess. Well done. Any chance it doesn't know we're here? Nope. Only question is, which one of us it'll jump first? It's probably not gonna jump us. Mhm. Okej, co ciekawe, gdzieś tam się trochę RT baguje. Relax, I'm just looking around. No fajnie było znaleźć tę jaskinię, nawet nie wiem gdzie ona była. Wow! Just further proof that we are not welcome here. If we turn back every time we have wanted, we never go in. Good point. No dobra, to znowu się dałem zaskoczyć tamtej błyskawicy. Generalnie wizor, jeżeli nie wiesz co zrobić, wizor pomoże oczywiście. Ooh, mysterious! Found something, Quill? Yeah, some kind of cave. Maybe it's got hidden treasure. Or hidden bodies. Nie wiem, ale idziemy jeszcze raz. Please don't let there be a space baron here. And hello, mystery goo. Tam coś jest po drugiej stronie, tylko jak się tam dostać, nie mam tego pojęcia. No mówię, to pewnie jest za tam gdzieś dalej. Monster eggs. Yay. Okay, so note to self. If it looks like a monster cave and smells like a monster cave. No, just trying to stay ready. I znowu ten dialog się odpalił, przerwał inny. Fuck me, dobra, trzeba robić dobre uniki. Generalnie. I te jelly poniszczyć. Kuźwa mać, gdzie to jelly? Tutaj. Tylko najgorzej, im trzeba ściągnąć to i generalnie zabić od razu, bo inaczej to jest problem. O, dobra, udało się. Nice. Tylko jestem przegrzany. Okej, okay, dobra. Nie wiem, gdzie są nasi towarzysze i czemu oni tutaj do mnie nie przychodzą w ogóle. To by bardzo ułatwiło. O, to gówno tak skacze, że masakra. Come on, umrzyj. O, fuck, prawie. Dobra, okej. Okay. Tyle? Dobra, nice, udało się. Just some jelly, dude. I took care of it. What, Scott? I knew I should have come down earlier. Wait, so where are you? Cave with X. Where are you? Still checking things out. This place is bigger than I thought. Dobra, Rocket gdzieś tu niby przylazł, ale no za późno przylazł. Dobra, otwórzmy sobie menu Guardiansów.
Czy ja mogę, tak, mógłbym sobie kupić jakieś nowe umiejętności. Co to jest? Seria rewolwerowca. Star-Lord puszcza serię z blasterów, zadając ogromne obrażenia. O, to spoko. I to jakiś taki chyba trochę ma auto-aim. Wezmę sobie to, odblokuję, wiecie? Bo na takie solowe walki myślę, że się przyda. Także niech będzie. Dobra, dwa punkty zdolności wydane, tu możemy przejść dalej. Także chodźmy. Nice, hidden passage! Everything okay in there? I ain't far, Quill. Scream really loud if you find another blob creature. You know I will. Dobra, to lecimy dalej przez jaskinię. Hey, listen, while it's just the two of us. What's up? You're busy exploring. Just meet me in the main cave when you're done looking around. All right. No dobra, wpierw podniesiemy to, bo coś tutaj jest. O, nowy strój dla Gamory. Spoko. Zobaczmy. Tylko nie tak, tak. Okej, okay, moglibyśmy jej dać strój z filmu z 2014 roku. Najwidoczniej, no dobra. Peter zawsze mówi, że zrobił o nas coś, co nazywa, no, co nazywa filmem, okej. Okay. Ciekawe. No dobra. Zostawimy ją w tym pancerzyku, czy weźmiemy to? A, weźmy to. Czemu nie? Zmienimy jej trochę image. O, i jeszcze jakieś osiągnięcie za to dostałem, spoko. Wskocz mi tutaj, Peter. Zbierz, co mamy zebrać. You done exploring, Quill? Cause, I really need to talk to you. All right, man, what's up? Look, there's no easy way to say this, so I'll just say it. I think I'm dying, Quill. Even with all these frickin' augmentations, and Chut knows what else I just... I need to know that you'll take care of Groot for me. I had no idea, man. Does Groot know? No. No, 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 and, you can't tell him. It'd destroy him. If the day comes that I... Just promise me you'll take care of Groot. I promise. And, Are you... And that, Are you messing with me? You know, say you'll bury me... In the Milano. Oh, I can't believe your face. It was like, I can't even describe your freaking face. Come on, the sooner we get the Lady Hellbender, the sooner we can focus on paying that stupid fine. Easy for you to say. You ain't the one getting auctioned out. Sam się na to zgodziłeś, cholera. No dobra, to szukamy innego przejścia. Miejmy nadzieję, że coś znajdziemy. I have found the way forward. You sure, Drax? No. Good enough. A, bo ja tutaj muszę jakiegoś pewnie Guardiansa użyć, co nie? Przejść przez dżunglę, skanowanie. Mogę to zeskanować. No dobra. Tylko co mi to daje? Jak się Guardiansów używało? A, o tak, dobra, no właśnie. A kto się przez to przebije? Nie mam bladego pojęcia. Kogoś muszę tutaj użyć. Raczej nie Groota, Gamora albo Drax. Nie wiem. Gamora, może coś ściąć, czy coś? Can you get us through here, Gamora? Whatever it takes to find Hellbender. Name is Lady Hellbender. Yeah, Gamora. And if we want an audience with you, we'll have to start showing some respect. This, from the guy who calls me Harlot Spawn of Thanos. An accurate description. We all know which Harlot Spawn it refers to. And what about her sister Nebula? Gamora's actually adopted, so not even that accurate. Yeah. Also, not a harlot. Right, right. That, too. We'll need to find a way out of this jungle. Why? It's dry down here. Wouldn't you rather be wet than lost? Not particularly. Should we ask them for directions? I'm thinking maybe they are directions. Seriously? Oh, like a signpost or something. I'm not saying it's an arrow with the word fortress on it, but statues suggest civilization, and the only settlement I saw when we were topside... was Lady Hellbender's fortress. No dokładnie, dobra, tu mamy jakieś przejście za tym czymś, także sobie odblokujmy. To zapewne tylko zasoby, dokładnie, ale zawsze to coś. No dobra, to poeksplorujmy dalej. Mamy nowe ulepszenie dostępne, ale póki co nie mamy gdzie się tego za bardzo kupić sobie. Więc chodźmy tutaj na razie może za Draxem trochę w tą stronę. Oczywiście najpierw na bok pójdziemy, żeby poeksplorować trochę. Szkoda, że oni nie zbierają jakichś rzeczy.
All those trees look like... like giant strings of saltwater taffy! What? What's taffy? It's sweet and delicious and it melts in your mouth! Dead end. That's just great. Wait, is that Chitauri tech over there? Ask the Chitauri. No, it is. It's a retractable bridge. They use them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. We do not have time to dawdle in this jungle. I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face! Zachęć Draxa. Zdecydowanie. He'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax, throw him. No! Very well! Peter? It's okay, he'll land on his feet. I guess that only applies to cats. You sons of dogs! Scut-busting ass bladders. I am not familiar with these words. Filthy grunt scum, but I think he's making them scut-bots. Up. He's really pissed. You can rot, you free-bagging flarkhole! At least he's not shooting at us. Musiałaś to powiedzieć? Right? Order the beast to do its job. Rocket, come on, man! Ram it, fast face! Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. I want 10. Okay, deal. We'll take it out of Groot's cut. He doesn't understand money anyway. No dobra, ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze chwilę, bo tutaj są poboczne rzeczy, które można zdobyć. I tego nie zrobiłem, bo mnie wrzuciło w cutscenkę. Także szybko to ogarnijmy. Come on, niszcz się. Just leave it. What's your problem? Are you fucking kidding me? I just got hocked over a Krataken cliff. Better than down it. I ain't some builder tool you could just throw into or over a hole anytime something needs fixing. It was an efficient solution. Our leader agreed. Yeah, don't remind me. No się generalnie Rokecik zdenerwował, ale to nic. Dobra, chodźmy tam do nich na drugą stronę. O, Drax miły na nas poczekał. A nie to tamci gnojcy, kurde, poszli sobie bez nas. Bullshit. Oj, tutaj coś na dole jeszcze jest. To też zobaczmy. Mały explore. No, the actors are not watching us. Do not be so sure. See Lady Helbent. Eksploruję, Gamora. Proszę się tutaj nie wtrącać. Ja tu nam zbieram zasoby na ulepszenia. I proszę mi dać zbierać zasoby na ulepszenia. Tu jeszcze mam jakąś dziurkę, w którą możemy wejść. Później. Najpierw eksplor. Perhaps Lady Hellbender repelled an invading swarm, and it was among the spoils. Ridiculous. Czy to jest przejście na drugą stronę alternatywne? Chyba tak. Czyli chyba idę właśnie tym, czego w sumie nie powinienem, bo aktywowałem most. Wow, okej. Hey! I found more ruins down here! Larkin amazing! Want to start a grab stacking museum? Why don't you come over and check out this scudding Chitauri bridge I opened for you, since you like it so dastin' much. Okay, just don't shoot again. Dobra, chyba musimy się wrócić. Podejrzewam, to jest alternatywna O, Drax, jesteś tutaj, chwilę. Ty możesz przecież to położyć, nie? Chodź tu, Drax. A, nie mogę teraz. A, mogę, o, Drax. Drax, think you can topple this? Indeed. Dawaj, przejdziemy na drugą stronę, eksplorując. To teraz trochę się źle czuję z tym, że rzucimy roketa, ale przynajmniej mieliśmy świetną scenę. I may have angered them. Them? We're being hunted. Great. That's just great. What's up, people? Incoming! No dobra, to mamy przeciwników trochę. O, jeszcze nie trafiłem z tym. Dobra, Gamora, weź tam coś tutaj zrób. Ty tutaj też coś zrób. Drax, au. Fuck. Weź Rocket, też tam coś rzuć. O, właśnie. Generalnie napieprzmy w nich najwięcej jak się tylko da tych ataków różnych. Au, tylko jeszcze trzeba by uniki zrobić czasami. Generalnie, okej, dobra, weźmy się tam trochę, żeby żyćko zdobyć. Dobra,
Okej. Au! Kurwa mać. Masakra jakaś. Dobra, Groot, weź no je jakoś złap. O właśnie, Gamora, tni. Dobra. Drax, weź coś tam też zrób, ty też coś tam zrób. Okej, okay. O dobra, idealny unik zrobiłem. Właśnie, ja bym jeszcze musiał jakoś aktywować sobie umiejkę Petera. Tylko nie wiem jak to zrobić. Tą, którą kupiłem teraz. Nie wiem jak to... No, a dobra, mogę sobie L3 zrobić, tak. Dobra, okej. Okay. Nice, gdzie ty jesteś? Teraz tutaj. Dobra, jeszcze jacyś? Tutaj. To jest bardzo fajna umiejka na takich przeciwników generalnie, jak widać. Dobra, Groot weź no, złap. A, nie Groot, fuck. O Jezus Maria, pomocy. Weźmy, zbierzmy trochę żyćka. Okej. Okay. Gamora, tnij coś tam. O, nice, zajebiście, to było bardzo skuteczne. Tutaj też się udało jakoś to sensownie zrobić. Nie słyszę za bardzo, o czym oni gadają, także trochę lipa, jeśli o to chodzi. Groot, weź no coś tam ten, przytrzymaj. Au, fuck. Dobra, teraz ty. Au, pomocy, dobra, ja sobie wezmę teraz swój atak. O, właśnie. I on będzie całkiem skuteczny. Nice. Yeah, I'm feeling all turned around as well. Where the flark are we? Just look around. There must be a path here somewhere. Why are we so sure this is the way? The statues here didn't walk into place. They were carried. Surprise, surprise. Another statue. I'll take weird statues over weird monsters any day. We're in the business of selling monsters, Peter Quill, not statues. Yeah? I'm also in the business of not getting killed. Kind of a side thing I got going. All right, Gamora. Pretty sure it's this way. 50 units, I think. He doesn't have 50 units. I... No way are we almost there. Still got like half a planet to walk across. Lady Hellbender could cross this jungle in 7 strides. Sure she could. Or she would have flown over the mountains. Oh, she flies now. Drax, some of your Lady Hellbender tidbits are questionable. You can say that again. More or less questionable than your flying skills, Peter Quill. He's got you there. Dobra, Gamora, tnij dalej. They say that Lady Hellbender feels it every time you cut a piece of her jungle. An old Nova bomber. I haven't seen one of these since the war. I remember it used to take a dozen ships to bring one down. A dozen ships. Or one Chitauri infiltrator. I'll take that one as a compliment. Still no sign of the fortress? Nope. We even sure this is the right way? Yes. Now what's the holdup? Fear. No! Just thinking someone else should cross the death pit first. Me and Groot just go. No! You just go! Someone go! Don't leaders usually cross first? Not if it's dangerous. Because I need to cover everyone. Right. See, it's fine. Perfectly safe. Fine. Do not even think of pushing the assassin. There are so many better ways to kill someone. No dobra, ja tam bym nie miał problemu w pójść jako pierwszy, ale jak Peter chciał ostatni, to proszę bardzo. Także lecimy. To coś się zaraz obudzi, nie? O kurwa. Groot says there's something down there. Monster. It doesn't matter. Of course it matters. It's unstable either way. Just move. Oh, wow. Yup, definitely saw the giant catch. Oh fuck, zjebałem. Za szybko. Za szybko QTE zrobiłem. Jezus Maria, ale fail. Dobra, no mamy jakiegoś potworka, który nam się tutaj rusza na dole. Niezbyt to fajne. Ale okej. Okay. Dobra, poczekajmy aż się... Checkpoint wczyta. Niestety ta gra dosyć długie, ma loadingi. Okej, dobra. Udało się. Dzięki, Gamora. Zajebiście. Peter Quill, we are not alone here.
I got it. Coś chciałem powiedzieć, że jakoś mała agresywna ta galaretka. Mamy jakiegoś predatora. O, który zamraża. Okej, okay, nice. Guys, anyone know what that is? A monster. Znaczniki zdrowia. Niektórzy wrogowie mają wiele pasków zdrowia, co wskazują znaczniki nad wskaźnikiem, sorry. Gdy wycierpiesz jeden pasek, jego znacznik zniknie, ujawniając kolejny. Okej. Okay. No dobra. Czyli mamy bossa. Krótko mówiąc. Dobra, nie tak chciałem. Jeszcze raz, Groot. Weź tutaj go trochę unieruchom, żeby reszta mogła porobić ataki. Plus ja zrobię też swój tutaj. O, właśnie. Nice, dobra, pierwszy pasek zdrowia poszedł. I bardzo widzę tutaj spory damage zrobiliśmy, bo coś mu zrobiłem, jakoś ogłuszyłem go. Okej, gdy pojawi się monit, naciśnij trójkąt, aby wyprowadzić atak wezwania do boju. No dobra. Nie wiem co to jest, ale... O, okej, czyli to wezwanie do boju jakoś bossa zmienia, spoko. Gdy wskaźnik impetu jest aktywny podczas walki, może pojawić się komunikat o możliwości skorzystania z wezwania do boju. Okej, specjalny atak strażnika, który osłabi wroga. Okej, i zwierzątko nam ucieka. Aw, Stumpy's running away. That its tail between its legs. I say we go after it. Finish the job. Anyone ever tell you you're scary? Yes. I mean, there's obviously a way out up there, which is exactly what we need. Plus, it'll give us eyes on where we need to go. It is settled. Let's scale this down contraption. Yeah, okay. How do we do that? Good question. Nie wiem, ale wpierw możemy się rozejrzeć trochę tutaj po okolicy, coś może jeszcze zdobyć, jakieś dodatkowe zasoby, chociaż na razie nic za bardzo nie widać. To wygląda trochę jakby Gamora mogła po tym wejść? Dobra, rozwalmy to przede wszystkim. Maybe it wasn't. Maybe the ships we've seen just got taken down by the storms. You think this place was like a secret base? Could be. Middle of nowhere, inhospitable surface, storms provide cover from detection. Hey, Quill! Mind giving the old girl a scan? I agree. Maybe part of the ship's still functional. Zaraz, bo tu mamy dodatkowy, co ciekawe, warsztacik. Better not get jumped by any monsters. No dobra, to mam tutaj jeszcze działający warsztacik i możemy sobie coś kupić, stać mnie generalnie na coś. Przyciąganie zasobów. To jest spoko, bo to zdrowie automatycznie będzie zbierać z większego tego. Szybkie dwukrotne ściśnięcie R2 ładuje strzał. Wiecie co, to sobie zbiorę, bo to się do po prostu walki przyda. I chyba na nic więcej mnie nie będzie stać, będzie mnie stać. Szybuj pomiędzy celami przez krótki czas ostrzeliwując. Ja nie wiem co to jest, zapobieganie upadkowi. Okej. Okay. Dobra, na razie sobie zostawię te rzeczy. Dzięki, Rocket. Dobra, mamy... Where are we? Waiting for you so that we can scale this contraption. Ah! Right. Dobra, czyli co? I should be the one with a fancy visor. I wouldn't trust a thing you said. Looks like a few cables are all that's standing between the wing and a makeshift bridge. We need something to get up to those cables, Peter. Do you see anything on the wreck that can help? The reactor thing there is pretty loose and pretty gunked up. Tutaj też coś jeszcze mamy. What is taking so long? Are we doing something with that rusting hunk of metal or watching the weird plants grow? Come on, they're pretty flarkin' weird. Gamora, you know your ships. What about that loose unit up there? It's covered in fungus. We probably could knock it off, but not from down here. Also, I'm not the one with the gun. Okay. If you want to shoot that thing down, you're gonna need a better angle. He is right. Your shooting is terrible. My shooting is not terrible. And why is your target not falling? Need a better angle, apparently.
Dobra, ale tu mnie możesz podrzucić. Mora, how high up this thing can you climb? Let's find out. Are you relishing this moment, assassin? What moment? Visiting the grave of your enemies. Nova Corps weren't my enemies, Drax. They were my father's enemies. Dobra, podrzuć mnie. Bodies are still in there. See anything useful up there? I got eyes on this gunked up reactor. A couple of shots should bring it down. No to strzelamy. Right, pretty sure that baby's our ticket upward. Somehow. It is neither a baby nor a ticket. It is a reactor. Tak, wiemy, Drax, wiemy. Dobra. Sure we want to go back up. I'm getting used to not being completely soaked. Perhaps the storm will have abated. At the rate we're moving. Drax, moving that thing around ain't a problem, right? It is not. Just like the mighty Lady Hellbender, I am exceptionally muscular. Got it, Drax. Probably here. Shall be done. This unit is tremendously heavy. I thought you were exceptionally muscular. What next, Peter Quill? No co, dalej to się tam wspinamy, ale zrobimy to sobie na początku kolejnego odcinka, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.